Jest rok 1953. W środowisku krakowskim wyłania się nowa uczelnia, Wyższa Szkoła Rolnicza, która potem przekształca się w Akademię Rolniczą i Uniwersytet Rolniczy. W tym roku obchodzimy 70-lecie istnienia tej uczelni. Chciałbym wspomnieć z tej okazji o rektorach, którzy kierowali tą uczelnią, których znałem osobiście, począwszy od pana profesora Józefa Kubicy, aż do obecnie prowadzącego uczelnię profesora Sylwestra Tabora. Nawiązując do swoich żeglarskich doświadczeń, chciałbym powiedzieć tak metaforycznie, rektor uczelni przypomina kapitana statku, który wspólnie z oficerami, w przypadku uczelni to są prorektorzy, dziekani, kierownicy katedr, prowadzi ten statek po mniej lub bardziej wzburzonych falach, jakie wynikają z okoliczności politycznych, gospodarczych, społecznych. Czy ten statek zmierza bezpiecznie do portu, czy też nie, zależy w dużej mierze od tego kapitana, którym jest dyrektor. Dodajmy, że w przypadku mojego uniwersytetu, Uniwersytetu Rolniczego, to jest sprawa zarządzania personelem około 600-700 pracowników naukowo-dydaktycznych, profesorów, doktorów, około 600-700 pracowników technicznych, laborantów, administracyjnych, liczne obiekty rozsiane po całym Krakowie, sale wykładowe, laboratoria, wreszcie doświadczalne zakłady, prusy, mydlniki, w przeszłości Brzesko-Okocim, Ostrów Szlachecki, tutaj w Krakowie Bielany, wreszcie około 5000 hektarów lasów w Krynicy. Krótko mówiąc, na głowie rektora są i sprawy osobowe, w tym czasami bywało tak kilkanaście tysięcy studentów, pracownicy i dobytek materialny. Z tym rektor, kapitan musi sobie radzić i tych rektorów, począwszy od profesora Kubicy, którzy prowadzili ten statek zwany uniwersytetem, mogę określić jako sprawnych, bardzo trafnie podejmujących decyzje rektorów. Kilka słów powiem o każdym z rektorów, jakkolwiek każdy z nich wymagałby dłuższej wypowiedzi, być może ktoś inny to zrobi. Teraz z okazji 70-lecia taka krótka retrospektywa. A więc profesor Józef Kubica, ekonomista, miał za zadanie organizację uczelni powołanej do kształcenia kadry rolniczej po wojnie w kraju zniszczonym, z kłopotami zaopatrzenia w żywność, no krótko mówiąc, z nie lada kłopotami żywnościowymi przy brakującej kadrze. Z tym sobie poradził całkiem nieźle, powołując kolejne wydziały, poszukując kadry dydaktycznej. To był rolnik z krwi i kości, tak bym powiedział. Uśmiecham się dlatego, że przypomina mi się taki epizod. Otóż, kiedy niekiedy nużące wykłady profesora trochę nas męczyły, mówimy do niego, panie profesorze, jak mogli nam zabrać ziemię pod szpital budowany w Brzesku? Nam ziemię zabrać, to znaczy ziemię rolniczego zakładu doświadczalnego. Profesor Kubica zapominał wtedy całkowicie o wykładzie i niemal ze złością różne opinie swoje nie do końca
możliwe tutaj do przedstawienia, nam przedstawiał. Utożsamiał się bardzo z uczelnią. Nawet wtedy, gdy był już na emeryturze, w dość podeszłym wieku, przychodził tutaj do swojej katedry, utrzymywał kontakt z rektorem. Bardzo mile go wspominam, mam jego wpis do indeksu. Kolejny rektor, profesor Tadeusz Riebenbauer, genetyk. Myślę, że na jego osobowość i sposób pracy miał pobyt stypendialny w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywał przez dłuższy czas. W ogóle ci rektorzy, którzy mieli w swoim życiorysie dłuższy pobyt gdzieś za granicą, w szczególności w krajach Europy Zachodniej, wnosili do zarządzania uczelnią, do kierowania tą uczelnią, coś bardzo przydatnego. No, trzeba uczciwie powiedzieć, do lat 80., 90. nawet kontakty z wybitnymi, wiodącymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej były ograniczone. Kto taką szansę miałby tam pobyć dłużej, tak jak profesor Riebenbauer, przenosił to, co się dało tutaj do naszej uczelni. To był wybitny genetyk. W jego dorobku naukowym są różne odmiany zbóż. No i zawsze dystyngowany, nienagannie ubrany, wybitny i naukowiec, i dydaktyk. Kolejny rektor, o tym rektorze powinienem powiedzieć kilka słów więcej, choć wymaga nagrania oddzielnego programu. Profesor Tadeusz Wojtaszek, ogrodnik, również po dłuższym pobycie w Stanach Zjednoczonych. Tak jak mówi się o Kazimierzu Odnowicielu, że odnowił Polskę, profesor Tadeusz Wojtaszek odnowił moją uczelnię, naszą uczelnię. Te liczne obiekty, w owym czasie nowoczesne, ale do tej pory też nieźle prezentujące się, w szczególności Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Wydział Leśny, mój Wydział, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki i inne, to jego zasługa. Pamiętajmy, że mówimy o latach 70., kiedy budowanie, nawet jeśli były pieniądze, nie było takie łatwe. Materiały budowlane, etc., to był niebywały problem. Profesor Wojtaszek, wybitny ogrodnik, doprowadził do tego, że imidż naszej uczelni zmienił się zasadniczo. Doprawdy jego zasługi w rozbudowie uczelni są nieporównywalne z jakimkolwiek innym rektorem, wcześniejszym czy późniejszym. To był człowiek, który także bardzo łatwo nawiązywał kontakt ze studentami. Przypomnę, że w tym czasie, w czasie kadencji profesora Wojtaszka, nasze grupy artystyczne, takie jak Kabaret pod Budą, piosenkarz Wacław Masłyk, zespół góralski Skalni i inne zdobywały laury ogólnopolskie, a także europejskie. Bardzo dobrze wspominam pana rektora. Nawiasem mówiąc, byłem w tym czasie tak zwanym mistrzem żakowskim. To była taka trzydniowa funkcja, która polegała na tym, iż otrzymywało się od rektora w czasie juwenaliów klucze do uczelni. Pan rektor mi te klucze wręczył, a ja, powiedziałbym, w nagrodę przyniosłem mu na rękach Miss Krakowa, która z naszej uczelni wtedy została wyróżniona. Żył krótko, na emeryturze zmarł po ataku serca, jeśli dobrze pamiętam. Kolejny rektor, profesor Tomasz Janowski, weterynarz, którego specjalnością było coś, co nazywamy dzisiaj dobrostanem zwierząt, zoohigiena.
Trzeba wiedzieć, że w tych czasach, mówię o latach 80., budynki inwentarskie i warunki, w jakich przebywały tam zwierzęta, były okropne. Było coś, co nazywało się projektem Kłobuckim. Chodziło o to, aby w rejonie Kłobucka nauczyć rolników, jak budować obiekty inwentarskie, jak je eksploatować, żeby zwierzę miało nie tylko odpowiednie warunki do produkcji mleka, mięsa i tak dalej, ale do egzystencji. Był niezwykle wymagający wobec studentów i nie znosił studentów z długimi włosami, które wtedy, naśladując Beatlesów, nosiliśmy. Ja też miałem takie włosy, długie, i profesor z dużym niesmakiem patrzył na sięgające ramion moje włosy, ale gdy przyszło do egzaminu, zdałem go z oceną bardzo dobrą, a zatem ta jego niechęć do naśladowania Big Beatlesów nie miała wpływu na oceny. Kolejny rektor, profesor Piotr Zalewski, wybitny naukowiec, który przeniósł do Polski ergonomię, dziedzinę nauki o dostosowaniu pracy, środowiska pracy do potrzeb człowieka, operatora. To była sprawa całkiem nowa. Praca w ówczesnym rolnictwie to była czasami jedna wielka udręka. Traktory hałasujące, bez kabin, w zimie i latem, i tak dalej, i tak dalej. Jak to zmienić? To profesor Zalewski wprowadził, pisząc zresztą do tej pory aktualne podręczniki. Tu muszę powiedzieć, że to był czas przemian politycznych, co dla bezpartyjnego rektora, jakim był profesor Zalewski, stwarzało trudne warunki. Wiadomo, że wciąż oddziaływanie polityczne na uczelnie było duże, mimo że uczelnia powinna być apolityczna. Znam kulisy z przymuszenia profesora Zalewskiego, rektora, do rezygnacji z tej funkcji. Może przy okazji jubileuszu uczelni nie warto o tym wspominać, ale chcę powiedzieć, że ten prawy, niezwykle etyczny rektor miał czas kierowania uczelnią utrudniony przez różnych ludzi, jak to zresztą w życiu bywa. Bardzo dobrze go wszyscy pamiętamy.